jest Państwa recepta na 50 lat udanego wspólnego życia. Wzajemny szacunek, dogadywanie się, wzajemna pomoc i odkrywanie w sobie zawsze jakichś nowych emocji. No myślę, że to jest oparte na miłości, wzajemnym szacunku, zaufaniu, przede wszystkim poszanowaniu partnera, w tym wypadku małżonki. No i to jest klucz do sukcesu. No, też umieć opanowywać się w ciężkich sytuacjach, bo bywają różne trudne sytuacje. Wtedy lata lecą, no i potem rocznica jest. Myślę, że to jest ta recepta przede wszystkim. Wzajemne zaufanie. No i przede wszystkim opanowanie, bo najwięcej się robi błędów, gdy człowiek się zdenerwuje, a nie umie się opanować. Tolerancja przede wszystkim, wiadomo, mąż ze sportem związany, więcej tolerancji musiałam mieć trochę. No i to wszystko. W życiu więcej w domu nie było, jak byłem, także że za dużo nie mogę na ten temat powiedzieć, ale pomimo tego przeżyć 50 lat to już uważam wielki sukces. No tak, tak, oczywiście, że tak. No trzeba mieć do siebie miłość i tolerancję. Trzeba sobie wiele rzeczy wybaczać, rozumieć tą drugą osobę i patrzeć na to z takim uśmiechem na ustach, bo dość często są sytuacje stresowe, nerwowe, a jak się je rozwiązuje w sposób taki pokojowy, to wtedy jest wszystko dobrze. Uważam, że modlitwa, praca, miłość to są najważniejsze rzeczy w życiu. Dzieci są zdrowe. W niedzielę nasz następny wnuczek miał komunię świętą. Pandemia trochę nas wszystkich zabolała, ale myślę, że będzie dobrze. Drugi wnuk będzie maturę zdawał, a trzeci rośnie, także jest szczęśliwie.